W dniu dzisiejszym znajdujemy się na strzelnicy garnizonowej w Węgorzewie, realizując szkolenie programowe, jakim jest szkolenie ogniowe. Pomimo wymagającego zadania, jakim jest ochrona i obrona naszej wschodniej granicy, znajdujemy czas, aby realizować właśnie szkolenie programowe. Było ono podzielone na 4 zagadnienia. Pierwsze zagadnienie było to szkolenie medyczne, realizowane przez naszych medyków. Drugim punktem nauczania był element praktycznego wykorzystania BLOS. Trzecim punktem nauczania były łączne czynności z odstrzelania bojowego numer B1 oraz kulminacyjnym punktem nauczania było samo w sobie strzelanie, ćwiczenie przygotowawcze do strzelania wartowniczego oraz strzelanie bojowe numer B1. Bateria, baczność do pojazdów, spocznij! Piąta bateria artylerii samobieżnej wchodząca w skład 2 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej realizuje zajęcia ze strzelania i kierowania ogniem. Zajęcia mają na celu doskonalić realizację zadań zgodnie z bojowym przeznaczeniem, a także zgrywać baterię w wykonywaniu zadań ogniowych. Zajęcia takie odbywają się kilka razy w tygodniu o różnych porach doby. Ma to na celu doskonalić realizację zadań zgodnie z bojowym przeznaczeniem, czyli wykonywanie zadań ogniowych, a także przygotować poszczególnych funkcyjnych w ramach działania zgrywania tej baterii jako jednego pododdziału. Piąta bateria artylerii samobieżnej składa się z 2 plutonów ogniowych, każdy po 4 działony plus wozy amunicyjne. Jeden działon, jedna haubica składa się z 5 żołnierzy, z dowódcy działonu, kierowcy celowniczego oraz 2 żołnierzy obsługi. Dowódca baterii ma do dyspozycji wóz dowodzenia, z którego przekazuje komendy dla dowódcy plutonu. Dowódca plutonu przekazuje komendy wykonawcze dla dowódcy działonu i ostatnim elementem jest dowódca działonu ze swoją załogą, który wycelowuje działon w odpowiednim kierunku i oddaje strzał. Jestem dowódcą działa, plutonowy Łukasz Wielgosz. Załoga mojego działa, czyli 155 mm haubicy samobieżnej Krab, składa się z 5 funkcyjnych. To jest dowódca, kierowca, celowniczy, ładowniczy, amunicyjny. Haubicą samobieżną możemy prowadzić ogień skuteczny na odległość 40 km. Masa działa to 48 ton. Kąty ostrzału w płaszczyźnie pionowej to plus 70 stopni. W obrocie mamy 360 stopni. Jeśli chodzi o amunicję, możemy przewozić 40 sztuk pocisków. Jeśli chodzi o szybkostrzelność, prowadzimy ogień. W ciągu 1 minuty możemy oddać 6 strzałów. Jeśli chodzi o strzelanie nocne, nie sprawia to nam żadnego problemu. Poruszać się możemy dzięki noktowizji. Do samego strzelania nie potrzebujemy jakoś zbytnio oświetlenia. Także każde nastawy przychodzą nam i prowadzimy ogień. Z początkiem zeszłego roku 11 Pułk Artylerii rozpoczął formowanie Dywizjonu Rakiet, najnowocześniejszego pododdziału artylerii w Wojskach Lądowych, dywizjonu wyposażonego docelowo w najnowocześniejsze wyrzutnie rakiet produkcji amerykańskiej M142 HIMARS oraz dodatkowo wyposażonego w wozy dowodzenia na podwoziu HMV, wyposażonego w zautomatyzowany i cyfrowy system kierowania ogniem, służący do jak najszybszego, jak najsprawniejszego i jak najcelniejszego rażenia celów przez artylerię. Dywizjon, tak jak powiedziałem, jest w etapie formowania. Żołnierze dywizjonu na chwilę obecną realizują szereg szkoleń i kursów, zarówno w kraju w celu zdobycia uprawnień do operowania i użytkowania najnowocześniejszego sprzętu. Realizują również te szkolenia i kursy za granicą w Stanach Zjednoczonych
celu zdobycia uprawnień i kwalifikacji do obsługi tego najnowocześniejszego sprzętu w Wojsku Polskim. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do wstępowania do dywizjonu, do 11 Pułku. Oferujemy rozwój osobisty, oferujemy przygodę, oferujemy zdobywanie nowych uprawnień. Słowa te kieruję szczególnie do młodych ludzi zainteresowanych poszerzaniem horyzontów oraz zdobywaniem nowych doświadczeń. Dowódca wyrzutni WR-40 Langusta, kapral Syta. Wyrzutnia rakiet zastosowana jest na szczeblu dywizjonu rakiet artylerii jako środek ogniowy do niszczenia i obezwładniania siły żywej, sprzętu, do zakłócania i deorganizacji zadań przeciwnika. Do dowódcy należy kierowanie osobami funkcyjnymi, obliczanie nastaw, sprawdzanie celności, nastawy celności przezcelowniczego i terminowym otwarcie ognia. Wyrzutnia rakiet WR-40, waga całej wyrzutni z pakietem załadowanym to jest 20 ton. Kaliber wyrzutni jest 122 mm, zasięg wyrzutni rakietą Phoenix do 40 km, czas wystrzału całego pakietu to jest około 20 sekund. Po wjechaniu na stanowisko ogniowe otrzymujemy informację o doboju i celowniczy wybiega do pakietu i nastawia nastawy wyjściowe. Po czym wraca, meldujemy gotowość dla dowódcy i oczekujemy na dalsze komendy ogniowe. Nowo wprowadzona ustawa o obronie ojczyzny wprowadza szereg pozytywnych zmian dla kandydatów ubiegających się do służby. Kandydat ma możliwość szkolenia się w trzech korpusach osobowych, szeregowych, podoficerów, oficerów. Jedną z wprowadzonych nowości jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, którą kandydat odbywa w dwóch etapach. W 28-dniowym szkoleniu podstawowym, w ramach którego zdobywa doświadczenie i wiedzę z zakresu taktyki, musztry oraz posługiwania się bronią. Po szkoleniu podstawowym kandydat pełni służbę do 11 miesięcy na stanowisku służbowym. Jest to szkolenie specjalistyczne, w ramach których zdobędzie umiejętności potrzebne w dalszej służbie wojskowej. W obecnej chwili służba wojskowa stała się atrakcyjna na rynku pracy poprzez wysokie uposażenia, na jakie mogą liczyć kandydaci. Szeregowi mogą liczyć na 4560 zł, podoficerowie na 5160 zł, oficerowie na 6300 zł. Do tego dochodzą różnego typu dodatki motywacyjne, na które mogą liczyć żołnierze. Żołnierz może liczyć obecnie na dodatki motywacyjne, kompensacyjne, dodatek służbowy. Również może uzyskiwać urlopy szkoleniowe, okolicznościowe, dodatkowe w związku z pełnieniem służby. Znajdujemy się na ośrodku szkolenia artylerii w Węgorzewie. Jesteśmy w trakcie realizacji treningu kierowania ogniem bez strzelania amunicji bojowej 1. Dywizjonu. Za nami znajdują się 152 mm armatochaubice Dana. Znajdują się w tym momencie w rejonie stanowiska ogniowego. Są ukierunkowane, przygotowane do wykonywania zadań. Realizujemy trening na środkach łączności. Swój trening rozpoczynamy po wyznaczeniu miejsc dla poszczególnych baterii przez dowódcę dywizjonu od sprawdzenia rejonu pod względem zaminowania, jak również zagrożenia skażenia środkami chemicznymi. Następnie po wybraniu miejsc dla poszczególnych dział dowódcy wprowadzają swoje działa na ustalane miejsca. Równocześnie z zajmowaniem stanowiska ogniowego rozpoczyna się praca drużyny topograficznej. Drużyna topograficzna orientuje nas w terenie, ustala współrzędne stanowiska ogniowego, orientuje przyrząd, tak aby po zorientowaniu przyrządu przekazać odchylenia na poszczególne działa, żeby działa zostały zorientowane zgodnie z sytuacją taktyczną w kierunku zasadniczym. Drużyna topograficzna przekazuje dane, które sporządziła do wozu dowodzenia. W wozie dowodzenia dowódca baterii przyjmuje meldunek od dowódcy drużyny topograficznej. Wprowadza dane do systemu kierowania ogniem.
Następnie system automatycznie przelicza poszczególne dane, przekazuje dane dowódcy działonu. Dowódca działonu również ma swój panel, na którym wszystkie informacje mu się wyświetlają, przekazuje te informacje celowniczemu. Następuje proces ukierunkowania dział, spływają meldunki, poszczególne dane od dowódców dział do dowódcy baterii. Na bazie tych danych dowódca baterii sporządza meldunek o gotowości baterii do strzelania, przekazuje meldunek do dowódcy dywizjonu. Równocześnie z przekazywaniem przekazu tych informacji rozpoczyna się praca drużyny rachunkowej. Drużyna rachunkowa w zależności po otrzymaniu współrzędnych wprowadza dane aktualną pogodę po sporządzeniu komunikatu meteo. Następnie po meldunku dowódcy baterii do dowódcy dywizjonu, dowódca baterii tak naprawdę czeka na informacje od dowódcy dywizjonu o współrzędnych celu, o kolejnych zadaniach. W 2014 roku rozpocząłem przygodę z wojskiem, wtedy jeszcze w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Po 5 latach, po skończeniu studiów, po rozmowach kadrowych w 2019 roku trafiłem do Węgorzewa na dowódcę plutonu. Z dowódcy plutonu trafiłem na zastępcę dowódcy baterii. Na tym etacie tak naprawdę równocześnie pełniłem czasowe pełnienie obowiązków dowódcy baterii. Wojsko sprawdza i weryfikuje człowieka. Jeśli ktoś ma ochotę się sprawdzić, chciałby tutaj znaleźć się w służbach mundurowych i czuje, że praca, tylko taka praca w wymiarze 24 godziny, 7 dni w tygodniu, mimo że nie pracujemy, wiadomo, całymi dniami całe życie, ale to jednak jest, trzeba o tym pamiętać, że to jest służba, nie praca, więc w każdej chwili trzeba być dyspozycyjnym, ale też wojsko daje, wiadomo, tutaj stawia pewne wymagania przed człowiekiem, że trzeba być dyspozycyjnym, sprawnym. W tym momencie to też trzeba sobie powiedzieć, że z automatyzacją armii to trzeba coraz większe umiejętności też do obsługiwania coraz to nowszego sprzętu. Ale jeśli ktoś ma ochotę, to wojsko daje mu dużą możliwość rozwoju. Nawiązując do historii, artyleria jest bogiem wojny, tak jak powiedział Napoleon, wygrywa ten, kto ma silniejszą artylerię. Artyleria obecnie, mogę powiedzieć, jest najbardziej rozwijającym się środkiem ogniowym, jakim rodzajem wojsk komandowych. Jak możemy zauważyć, mamy haubice Krab, mamy wyrzutnie rakietowe Langusta i w przyszłym czasie na pewno jakieś nowe środki ogniowe na wyposażenie artylerii będą wdrażane. Mam nadzieję, że będziemy tą jednostką, która będzie te środki testowała, jak i wdrażała w siłach zbrojnych RP.